Hej, cześć, dziewczyny, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Adrian, czyli Pasafix, a dzisiaj sobie porobimy znowu coś ciekawego. Dlaczego mówię coś ciekawego? Ponieważ jeszcze nie wiem, co będziemy robić, ale to się okaże. Odnośnie ostatniego filmu dostałem pytanie na Tipli. Nikolas musiał być w pieluszce, ponieważ nie chodził, nie chciał chodzić, więc załatwiał się cały czas pod siebie, więc pielucha była najwygodniejszą opcją, która obecnie była możliwa. Ale po około 3-4 dniach i tak już mu ją zdjęliśmy, więc no nie miał jakoś specjalnie utrudnień z tego powodu. A jeżeli ty chciałbyś wesprzeć moją hodowlę albo moją działalność w tym, co robię, możesz zarzucić donate'em. Link do Tipli jest w opisie, bardzo dziękuję. A teraz czas na update'y. Ogólnie zacznijmy od tego, że jest cholernie gorąco. Jest masakrycznie gorąco, więc wiecie, jak się wymienia wodę codziennie u zwierząt, tutaj trzeba wymienić 2 razy dziennie, ponieważ ta woda się zdąży nagrzać do południa i w południu znowu trzeba to wymienić. Co do naszych królewskich, samiczka się tam bardzo ładnie znosi. Mamy tam jakoś chyba 6 jajek. Dopiero co sprzedałem od niej 8 chyba jajek, albo 7. I znowu się naniosła, ale nie chce siedzieć. Więc teraz im porobię po prostu szałasy z patyków, tak żeby miały full skrytkę i może się w końcu zasiądzie. Lecimy dalej. Tym razem lecimy do naszych łownych, które też się niosą, tylko że samica się niesie gdzie popadnie. Tu nie widzicie, ale tu jest jedno jajko, widzicie, o. Tam są 2 kolejne. Ile jest w budce? 3 są, 4 są w budce, jak możecie zauważyć, więc ona naprawdę ma rozmach. No ale trudno, tu jest nasz kogutek brachno młody, a tu są nasze wiewióreczki. Czyli maluchy. Ogólnie jeden wiewiór się już dał w miarę oswoić i daje się dotykać. Ja wam to pokażę. Musimy sobie tu wejść. Sneak peek. Ponieważ mam koszulkę, tak nie chcę jej zepsuć. Dobra, jesteśmy u wiewiórków. Która to się nie boi jeszcze? Ta się chyba nie boi. Ta się nie boi, ale ta się daje głaskać. Cześć. Cześć, maluszku. Cześć. Wodę macie, jedzonko macie. Wszystko, co potrzebne macie. Budkę widzę, dalej wyścielacie. Nie czuję, grymuję. Każda możliwa trawa, która tutaj urośnie im w wolierze, jest automatycznie wyjadana. To też zdążyły obgryźć swoje cudowne kółko. No cóż, no niestety, damy to tu. Niech stoi, niech chociaż imituje. Wyrosła pokrzywa, w końcu coś wyrosło i nie zjadło tego. I tak to wszędzie, po prostu wszystko, co możliwe, wyjadają. Też nie wiem, czy nie dołożę trochę kory, bo zaczęły przekopywać kory z ziemią i tak niefajnie to wygląda. Ale mają się bardzo dobrze tutaj. Tutaj mają te szafeczki po to, ponieważ jak jest słońce, to one sobie tutaj leżą, się wygrzewają jak chcą. A jak nie chcą, to mają całą wolierę zacienioną. Tu są drzewa nad wolierą, więc mają cały czas chłodno i cień. Jak widzicie, nasze drzwiczka, mimo tego, że były krzywe, są dobre. Działają tak, jak mają działać. Tam widzę, że mi brachmy spacerują młode. Otworzę im dzisiaj wybiegi, żeby sobie wyszły na zielone, bo tu mam po prostu masę tego zielonego. Jak widać, wszędzie jest trawa, pokrzywy, więc niech sobie poskubią, póki mogą. Teraz wam pokażę, co u naszych nimf, które ostatnio miały jajka, jak wam pokazywałem. Wnioski też, pełna produkcja, dalej leci. Bardzo, bardzo fajnie. Brachma właśnie, która wyszła. Koszamo i tam też koszamo. I Jemusław w tle. A ta kurka chyba się nam będzie zabierała za wysiadywanie. Tutaj ma dość trochę tych jajeczek. To mam jajka od brachm gronostajowych. Tutaj z kolei zaczęła się nieść kaczka znowu. A tu z kolei gęś zaczęła w końcu wysiadywać. Co prawda jedno jajko, no ale jak chce się, to niech siedzi, a ja jej dokupię jakieś maluchy. Update odnośnie gołębi. 2 mewki się wykluły. W końcu pierwszy raz się wykluły 2 mewki. Boże, ona ma tam twarz, widzicie to? Tam jest twarz. Ona się jeszcze rusza. Tutaj też mamy 2 maluchy. Jeden to jest chyba taki siwy jakiś. Taki beżowy, a ten to jest siwek. Ja się nie znam. Po raz kolejny mówię. O, cholera. Hola, hola, ja wam miałem pokazywać, co u nimf, a nie co u gołębi. Tak więc wchodzimy sobie, muszę sobie wziąć wiaderko, żeby się tam podstawić i wbijamy. Nie mam jeszcze powybieranych imion
ani dla indyków, ani dla wiewiórek. Tak trochę z tym przeciągam, ale jeszcze nic sensownego nie wybrałem. W ogóle pawie się zaczęły znowu znosić. Tu są dwa jajka. Tu jest sam sobie paw. A tutaj jest kolejne jajko. Nasz tyranozaur Rex. Widzicie go? Jest maluch. Ogólnie wykluły się dwa, ale niestety wiedziałem, że no jeden był strasznie słaby i że padnie, no i faktycznie padł po kilku dniach. Ale tutaj ten się nam ładnie trzyma. Miałem teraz big brain time, ponieważ nagrywałem wam przez 20 minut, a nie włączyłem nagrywania. Więc tutaj mam jeszcze z update'ów odnośnie tej hodowli, tej papug. I odnośnie w ogóle tej woliery. Niestety, ale coś mi się stało z jajkami odfalistych, ponieważ zaczęły się bardzo fajnie nosić. Miałem 5 jajek w tej budce, a obecnie jest 0. Nawet skorupek nie ma. Więc ja tym bardziej nie mam pojęcia o co tutaj chodzi, co tam zaszło. No trudno, może nie są kolejne, mam taką nadzieję. Tutaj ta budka jest tęczowej jednej i samca niebieskiego. Tu jest właśnie pomarańczka, znaczy ja tak na nią mówię, ona jest żółciutko zielona. I tutaj mają dwa jajka, które wam pokażę. O, tu możecie zauważyć dwa jajka. Przypuszczam, że i tak na tym się nie skończy, ponieważ no falisty raczej tak do 5 zawsze noszą, tak to wygląda. Możecie też zauważyć takie białe coś biegające mi w tej wolierze. Słuchajcie, kupiłem 5 przepiórek dodatkowych, 4 kurki i jednego kogucika, z tego co dobrze pamiętam. O, tutaj są fajne nimfy ukazane. Skupiam sobie teraz trawkę. A no tak, kupiłem jeszcze 2 nimfy, te które tam widzicie, to jest młodziutka parka podobno. Nie znam się za bardzo na płciach u nimf. Ale jeden bardzo ładnie śpiewa, a drugi nie, więc powinna być faktycznie parka. Zobaczymy, czas pokaże. Ale strasznie się skumały z tą parką, więc jest fajnie. Tak więc czekam jeszcze na maluchy od w sumie dwóch par falistych. No ponieważ inne już zaczęła znosić te jajka. A na tamte jeszcze czekamy. Tutaj ładnie sobie siedzą. Znalazły swój kącik. Cześć wam. Siemanko. A ty tak sama tu siedzisz? Tu jest kolejny białasek, kąpię się. Tam mamy takiego biało-lawendowego. Spróbuję wam go pokazać blisko, zobaczymy czy mi się uda, czy nie ucieknie. Oj, ucieka. Ale raczej go powinniście widzieć. Tutaj co mamy dalej? Tu jest nasz barżancior. Kolejny białasek tutaj siedzi. I tu jest jeszcze jeden. Ale reszty nie, tego ostatniego nie mogę zauważyć. Tego muszę w końcu rozdzielić stąd, a do diamentowego samczyka kupić w końcu samicę. I patrzcie na moją super konstrukcję. Tutaj mamy piskaczki, no to najmłodszy drób. Zrobiłem coś takiego na szybko. No i niestety była jednak dziura w jednym miejscu. Przepiórki są wszystkie, a kurczęta w sumie chodzą obok, więc ich nie zbieram specjalnie. Dopiero teraz je wyzbieram, no bo ja je zbierałem, nie wiedziałem gdzie wychodzą, no i tak wychodziły i tylko te jedne chyba 3, więc no one są jakimiś mózgami po prostu, nie wiem jak one to zrobiły. W każdym razie no teraz je będę zbierał, bo powoli się zbliża wieczór. Tam widzicie małą mandarynkę, tu jest 8 zielonóżek, 3 brachmy, jedna to jest mieszanka brachmy, 12 przepiórek i 5 panów silków. Takich pięknych panów silków, tak? Jesteś pięknym panem silkiem czy paniem? Jak się z tyłu patrzy. Tu kolejny pan silek sobie szama. Tak sobie szama. Ta super budowla to jest to, żeby miały cień. W sensie, żeby miały cień po południu, no bo teraz już jest takie fajne słońce, łagodne. A po południu waliło mocno, więc miały cień, miały gdzie się schować przed słońcem. Ale to jest tylko update, a teraz lecimy jeszcze pokazać nowości. Bo ja cały czas piję do tych nowości, a jeszcze wam no w sumie przepiórki i papugi wam z nowości pokazałem, ale to i tak nie wszystko. Ostatnio wam pokazywałem kaczuchy i gąski, ale z gąsek doszły 2 owsiane oraz 2 kaczusie staropolskie. No jakoś tak patrzyły na mnie na targu i sobie myślę, no jak bym mógł nie wziąć, ale największy ból to jest ta trawa przy nich. One po prostu obskubały tą trawę do zera i będzie trzeba teraz, jest on, jak się to mówi? Nie wiem, ale trzeba je stąd wziąć i żeby ta trawka sobie ładnie odrosła. Po prostu jest dramat. Jest dramat, słuchajcie.
gęsi to są najwięksi wyjadacze po prostu trawy, jacy mogą być. Ale lecimy jeszcze dalej. Nie do gęsi, a do kur. A kto ma taką strefę chillu tutaj? Kto ma taką strefę chillu? Jesteśmy w końcu w stajni. Mamy tutaj cztery silusie. Jedna to jest silka gołoszyjka USA podobno. A te trzy to są takie basicowe po prostu, żeby tej nie było przykro. Póki co są jeszcze w chlewku starym po prostu, ponieważ nie jest gotowy wybieg. Nie są gotowe drzwiczka, no ale drzwiczka to jest podstawa. Drzwiczka, drzwiczki, sorry. Ostatnio mi opieprzyliście o to. Więc z racji, że jest niedziela, ja to będę robił jutro, a dzisiaj sobie jeszcze posiedzę tu, ale wy będziecie mieli update na filmie z przenoszenia ich na nowe wybiegi. No i ich reakcji na nowe wybiegi. Dalej mamy tu jeszcze czubatki srebrne łuskowane. Ona się patrzy, jakby chciała nas zabić. Kogucik i dwie kurki. A co tak naprawdę z tego wyrośnie, to się dopiero okaże. Polowałem na wielbłądzie, ale miał jeden pan na targu, tylko to były tak cholernie chore kury, ja nie wiem w ogóle jak można wpuszczać tak chore, Leila, tak chore kury na targ. Czemu oni tego nie sprawdzają? A wisienką na torcie są Lakenwäldery. Chyba tak się to wymawia. Mam tutaj kogutka i wziąłem do niego jeszcze trzy kurki. Ta kurka tutaj koczuje, a pozostałe dwie się siedzą z kogucikiem. Teraz wam pokażę, które wybiegi mam przeznaczone pod te kury i jak to sobie rozplanowałem. Prawdopodobnie pod czubatki będzie ten wybieg. Bądź Lakenwäldery, ale to się jeszcze okaże i zobaczę. Dzisiaj go trochę ściąłem, wykarczowałem, że tak to ujmę. Tam z tyłu siedzi kurnik, trzeba tylko na niego założyć blachę. No i standardowo zamontować furtkę. Nie mówię drzwiczka, bo znowu mi okrzyczycie. Tak więc pod Lakenwäldery, sorry, myślałem dać ten środkowy wybieg, na którym w sumie Emuso wchodził. Jak będą chciały zielone, to mają zielone, a jak będą chciały mieć bardziej proste i się wygrzewać, to też mają tam odpowiednie miejsce do tego. Jedyne, o co się boję, to, że będę mi przeskakiwać, ponieważ w tym miejscu są drzewa. Tak nie jest fortunnie ustawione. Nie pomyślałem za bardzo, jak robiłem furtkę tak naprawdę. Zapomniałem, że te drzewa tu istnieją. A nie chcę ich ścinać, bo są ładne po prostu, no i nie ma potrzeby, co nie? No i boję się po prostu, żeby mi będą przeskakiwać. Raczej problemów z przeskakiwaniem u kur nie mam, nawet wniosek zwykłych, ale różnie to może być. Będę obserwował sytuację. Piór raczej nie będę podcinał, bo to szpeca jest niewygodny dla kur. No będziemy patrzeć, tak? Jak wpuścimy, to się przekonamy. Inaczej można tylko gdybać. Na tym ostatnim, jak wiecie, są brachmy, więc tam brachmy zostają. Te nioski. Tylko ja bym bardzo chciał mieć te jajka od tych niosek, a tak to mi się tam wymieszają z resztą miksów. I chciałbym sobie stricte nioski wyinkubować. Tak więc na razie one też tu zostaną. No ale mam jeszcze ten ostatni wybieg tutaj. Też bez furtki w sumie. I taki ogólny, że tutaj sobie chodzi to, co jest puszczone luzem. Tak więc tu prawdopodobnie pójdą silki, ponieważ to jest główny wybieg, taki najbardziej widoczny, a silki są bardzo pięknymi kurami, to wydaje mi się, że to miejsce będzie akurat najlepsze, jeżeli chodzi o nie. Tak naprawdę też jest ich chyba najwięcej z tego, co liczę. Bo są 4 plus 5 kurczyn mam. Też zobaczę, czy czegoś nie dokupię. Więc wydaje mi się, że to będzie dobry spot dla nich. Raczej budowy drzwiczek, furtek wam nie będę nagrywał, ale będę wam nagrywał właśnie wpuszczenie na wybiegi, przygotowywanie wybiegu, kurnika pod kurę, które będziemy właśnie wkładać. I tu jest problem, ponieważ nie mam też co zrobić z koszamo. Przez to, że ją tak puściłem luzem z kurczakami, zapomniałem, że one też muszą mieć potem wybieg jakiś. Ostatnią nadzieją dla nich, że nie będę je sprzedawał, ponieważ ta kwoka to jest najlepsza kura, jaką mogłem mieć. Jest tak super przyjacielska, naprawdę, i świetnie broni, jak coś obcego podejdzie. Wybieg dla nich, koło wiewiórek. Taki mały, na kilka kurek, żeby tam nie robić syfu, ponieważ tam też jest dalej studnia i nie chcę zanieczyszczać wody przypadkiem. Jeszcze nie kończymy, ponieważ muszę wam pokazać ostatnią rzecz. Wydaje mi się, że dość ważną. Póki co z takich ostatnich maluszków, które są. Cześć skarbie, cześć. No to jest ta kotka. Ujku. Ona ma około 6 tygodni. Znaleźliśmy ją właśnie w drodze po te Lakenwäldery. No i tak mieszka teraz póki co u nas. Zapytacie dlaczego karton? Ponieważ jak mi ani siostry nie ma w domu, to siedzi tutaj, ponieważ ona strasznie pod siebie robi. Czyli niezwykłą kubkę. A niestety ma biegunkę. Weterynarz jest, wszystko jest ogarnięte.
Tak więc leczymy małą póki co. A jak nasz okruszek się wyleczy, to będzie szukała nowego domku. O czym już was zresztą informowałem na TikToku i Instagramie. Jak mnie nie śledzicie tam, to koniecznie zacznijcie. Ty mała księżniczko, taka jesteś piękna, tak? I jak coś ona nie mieszka cały czas w kartonie, coś takim małym, tylko właśnie tam ma takie dość duże, 80-centymetrowe przejście jeszcze w szafie. Więc nie siedzi w takim majutkim księżniczko. Nie siedzi. My się z wami żegnamy, trzymajcie się. Miłego dzienka, wieczoru, dobranoc albo dzień dobry i do następnego.